Spróbujmy teraz sobie troszkę porapować. A teraz, kochani, najwyższa pora. Opiszę spotkanie w krótkich słowach. Dziś o zwierzętach będzie mowa. Co kryje się pod nazwą Boły Tucholskie? Las. Boły Tucholskie to są nasze lasy. Park narodowy. Kto poza nami zamieszkuje Boły Tucholskie? Zwierzęta. Babry. Sarna. Borsuk. Ten drut to pewnie ochrona przed panem i pańskiego pokroju kolegami. Ludzie niszczą nasze siedliska, ale to nie powód, żeby zachowywać się tak samo. Co możecie powiedzieć na temat zwierząt z Bojów Tucholskich? Wiesz, jest drapieżnikiem. Tyle ile Biedronka ma kropek, nie ma tyle lat. Bóbr ma łuski na ogonie. Bobry nie śpią zimą. Sarna nie jest żoną jelenia. W jaki sposób dzikie zwierzęta, które zamieszkują najbliższą okolicę, pomagają ludziom? Nietoperze zjadają komary. Dzięki pszczołom mamy owoce. Pszczoła daje miód. Pająki jedzą na przykład komary, a komary nas gryzą, więc dobrze. Dzięcioł ulecie drzewa. Jak wasze działania mogą szkodzić dziko żyjącym zwierzętom? Zaśmiecanie parku. W lesie trzeba być cicho. Nie wolno palić w lesie, bo można spalić drzewo i to przeszkadza zwierzątkom. W jaki inny sposób możemy dbać o przyrodę? Zbieranie śmieci. Sprzątać świat. Sortować śmieci. Nie robić oprysków w dzień. Kto chciałby zostać kuną domową? Domowe kuny, kuny domowe. Ciało sprężyste mamy jak z góry. Nie jemy warzyw, nie jemy zupy. Dlatego mamy śmierdzące kuby. Chwała zielonym lasom! Dziękuję.